W sumie koń przyzwoicie biegał. Zarobił naprawdę bardzo dużo pieniędzy, bo ponad 29 tysięcy. Wygrał w sumie dwa razy. Piąty w derby był. W nagrodach tam piąty w Janowa. W kabareta mu się nie udało płatnego miejsca zdobyć. Koń, który praktycznie raz tylko bez pieniędzy, że tak powiem, biegał na Służewcu. Raz biegał w Dąbrówce. Aśka, moja córka, na nim wygrała. I będzie biegał za tydzień. Jest zapisany, od razu będę mówił, dla graczy informacje w dobrej formie. Panie Ryszardzie, warto postawić, ale jak ogłoszę, to już chyba będzie nędzny zarobek. No dokładnie. Co można powiedzieć? No to syn Gangesa. Ganges daje na ogół takie rosłe konie, wszystkie są urodziwe. On nie jest za duży, ale serce do walki ma i taki koń z przerzutką, z przyspieszeniem i trochę nabrał na siebie. Jeszcze, jak widać, z czterolatka na pięciolatka urósł i się trochę wzmocnił, także myślę, że w tym roku powinien punktować, no. Zakładamy, że nam tam powinien wygrać ze 2-3 wyścigi, bo nisko zaczyna, a to naprawdę niezły koń, ma 70 w handicapie. Szczepan będzie na nim jechał pierwszy wyścig. Jak ktoś nie widział, to jest Szczepan, już wrócił do nas po pół roku. Także bardzo się cieszymy. Był w tych swoich Emiratach, 4 razy wygrał, tam się zaprezentował. Mało jeździ, bo tylko niecałe 70 wyścigów. I za rok ma wyjechać, już przetarte ma ścieżki, może mu tam pójdzie trochę lepiej. Tam ciężko się jakby przebić jest młodemu chłopakowi. Jeszcze z takiego kraju jak Polska. No dobra, to dziękujemy. No dzisiaj większość tych koni, no nam się nie dało tak dokładnie wypaść.